Tosa Inu, opis, charakter, pielęgnacja, historia, czyli najważniejsze informacje o Tosa Inu, czyli największym z japońskich psów. Są to psy duże, spokojne, bardzo lojalne, psy, które odznaczają się nie tylko olbrzymim rozmiarem, ale też bardzo fajnym charakterem. Zacznijmy oczywiście od wielkości. Wysokość to od 62 do 82 cm, waga od 50 do nawet 90 kg, więc są to psy duże. Jedne, wręcz jedne z największych psów na świecie. Średnio żyją 10-12 lat. Ale przejdźmy do charakteru i zachowania to jest w końcu to, co jest najważniejsze. Są to psy bardzo mocno wiążące się z ludźmi, z opiekunami niesamowicie lojalne i wierne. Odznaczają się takim bezgranicznym przywiązaniem do swojej rodziny, potrzebują dużej ilości czasu i uwagi ze strony swoich opiekunów oraz bliskości, ponieważ to psy które potrafią być prawdziwymi pieszczochami i ta nasza uwaga, nasz czas, jaki poświęcamy tym psom i te, ta bliskość, to wszystko powoduje, że wówczas ten pies nie będzie sprawiał problemów. Jakakolwiek izolacja, trzymanie go na dystans w bardzo zły, spływ, w bardzo zły sposób wpływa na jego psychikę i na jego zachowanie. Do tego są to psy bardzo opiekuńcze, uwielbiające pilnować nas. I być po prostu obok nas. Tosa to pies bardzo spokojny, zrównoważony psychicznie, o takiej mocnej psychice, ale o psychice takiej, że nie ma z nią problemów, oczywiście jeśli nie będziemy go izolować. Są przyjacielsko nastawione do ludzi, choć pamiętajmy, że obcych traktują z dużym dystansem, ale nigdy nie są agresywne. Potrzebują konsekwentnego i spokojnego opiekuna, który będzie potrafił je wychować i prowadzić, tak żeby później nie sprawiał żadnych problemów. Oczywiście nie jest to jakoś ekstremalnie łatwe nie ekstremalnie trudne, ale jednak to nie jest pies, z którym poradzi sobie każdy z nas. Tutaj trzeba go w odpowiedni sposób wychować delikatnie, spokojnie, cierpliwie, ale też mieć dla niego wystarczającą ilość czasu. Dobrze dogadują się z dziećmi, jednak należy pamiętać, że z tymi domowymi jest bardzo dobrze, ale te obce maluchy mogą być o wiele słabiej tolerowane i te pokłady cierpliwości tosainu mogą. Być niższe niż dla swoich dzieci. Wcale nie oznacza to oczywiście, że będą stanowiły dla nich jakiekolwiek zagrożenie. Potrzebują dokładnej socjalizacji i z obcymi psami, z którymi mogą się bardzo nie lubić, i tak można powiedzieć, z całym otoczeniem, żeby nie sprawiały problemów. Po odpowiedniej socjalizacji są psami bezproblemowymi. Z domowymi zwierzętami, z domowymi psami, jeśli je zapoznamy, jeśli będziemy je socjalizować, wszystko jest w porządku. To też doskonały stróż, cichy, reagujący tylko wtedy, kiedy trzeba. Do tego jest też bardzo dobrym obrońcą. To jest naprawdę pies, który dla swoich opiekunów zrobi wszystko. Odważny, nie do powstrzymania, tylko że to jest pies, który reaguje tylko wtedy, kiedy trzeba. To jest pies, który potrafi dostosować swoją reakcję do zachowania i na przykład, jako doskonały stróż i obrońca, kiedy będzie pilnował naszego terenu, czy też swojego terenu. On, nawet kiedy ktoś niepowołany do nas przyjdzie ze złymi zamiarami, no nie będzie się na niego rzucał i nie będzie mu robił krzywdy, po prostu go przewróci no i będzie go pilnował, żeby nawet nie drgnął, aż się nie zjawimy. No i potrafi tak pilnować tego kogoś nawet całą noc, a raczej nie ma osoby, która by mogła przeciwstawić się Tosainu. Jeśli chodzi o ruch, to nie mają zbyt dużych wymagań, raczej wolą taki spokojny. Mało intensywny wysiłek i ta potrzeba ruchu jest naprawdę na niedużym poziomie. Oczywiście każdy pies potrzebuje ruchu, to Sainu też. Dłuższe spacery, spokojne spacery im w zupełności wystarczają. Pomimo tego, że mają swoje zdanie, to nie są psami nieposłusznymi. To są psy posłuszne, oczywiście nie ślepo posłuszne, ale jednak psy posłuszne. One, jeśli ta więź pomiędzy nimi a człowiekiem zostanie nawiązana w odpowiedni sposób i jest odpowiednio silna, one będą nas słuchały. Jeśli chodzi o szkolenie, to są psami inteligentnymi i naprawdę chętnymi do nauki. I to, że dużych psów się nie szkoli, to nieprawda. One potrafią może wolniej się uczyć, czy też wolniej reagować na komendy, ale to nie wynika z tego, że są mniej inteligentne. One najpierw się zastanowią, czy ta komenda ma po prostu sens. I to Sainu właśnie taki jest. Zachęcony, zmotywowany, nauczy się wszystkiego błyskawicznie i nie będzie w tej materii sprawiał. Żadnych problemów. To doskonały uczeń. Są to też psy opanowane i cierpliwe. Tak jak wspomniałem wcześniej, je ciężko wyprowadzić z równowagi. Są to psy, które nie będą w tej sprawiały problemów, że na przykład ktoś go zdenerwuje, a ten w niewłaściwy sposób go potraktuje. Ale może skończmy o charakterze i zachowaniu i idźmy dalej. Pielęgnacja. Ta jest prosta, chociaż trzeba pamiętać, że raz w roku najczęściej raz w roku Psy te dosyć mocno linieją, i wtedy musimy mu poświęcić więcej czasu. Ale tak, to ta pielęgnacja jest łatwa. Jeśli chodzi o zdrowie, są to psy zdrowe i odporne. Problemy zdrowotne zdarzają się bardzo rzadko. Oczywiście musimy pamiętać o opiece weterynaryjnej, o obserwowaniu tych psów, ale tutaj raczej większych problemów nie ma. Jeśli chodzi o żywienie, to nie są wybredne. Oczywiście wymagają bardzo dobrej karmy, i ich utrzymanie jest dosyć kosztowne. Trzeba też uważać na to, żeby ich nie przekarmiać, żeby nie pojawiła się otyłość. Wady i zalety. Zacznijmy tradycyjnie od wad. Nie za dobrze układa im się z obcymi psami. Socjalizacja jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Nie każdy poradzi sobie z ich wychowaniem, są duże, to jest dla niektórych wada, chociaż ktoś, kto decyduje się na to to musi sobie zdawać sprawę oczywiście z wielkości tych psów, no i są wpisane na listę psów agresywnych, co też stanowi pewien problem. Jeśli chodzi o zalety, to są spokojne, zrównoważone, bardzo wierne i lojalne. Jest to doskonały stróż i obrońca, potrafi być dobrym psem rodzinnym, dobrze dogaduje się z dziećmi, są mądre i chętne do nauki, ma średnią potrzebę ruchu, pielęgnacja jest prosta, są stosunkowo zdrowe, nie sprawiają większych problemów, jeśli je w odpowiedni sposób wychowamy, a raczej nie, sp nie sprawiają w ogóle problemów. Więc dla kogo Tosa Inu? Po pierwsze, oczywiście, to nie są psy dla każdego. Są duże, z ich wychowaniem nie wszyscy sobie poradzą. To psy dla doświadczonych opiekunów, którzy mają dużo czasu dla swojego psa i którzy rozumieją, że ten pies potrzebuje dużej ilości bliskości. I dopiero taki pies, który ma zapewniony kontakt z człowiekiem, będzie psem szczęśliwym i będzie psem, który zachowuje się tak, jak trzeba. Dla kogoś, kto potrzebuje doskonałego stróża, obrońcy. Ale przede wszystkim doskonałego, spokojnego towarzysza. Ponieważ Tosainu to po pierwsze właśnie taki fajny, psi towarzysz. Psi towarzysz, który jest doskonałym psim przyjacielem, nie sprawiającym problemu, a posiadającym wiele zalet. No i jeśli oczywiście wiesz, że sobie poradzisz z jego wychowaniem, masz dla swojego psa dużo czasu, to Tosainu jak najbardziej będzie mógł być dla ciebie doskonałym wyborem. Może na koniec troszkę historii. Nazwa tych psów pochodzi od miasta Tosa, znajdującego się na japońskiej wyspie Sikoku. Były to psy wykorzystywane do walk psów. Pamiętajmy, że one wyglądały inaczej niż u nas. Były to raczej takie zapasy, gdzie no, nie było takich mocnych, można powiedzieć, rzeczy, jak to ma miejsce u nas. Ale przez stulecia te psy, kiedy istniały, mocno różniły się od tych Tosa, jakie znamy obecnie ponieważ kiedy w XIX wieku Japonia otworzyła się na cudzoziemców, a przez to również na obce psy, psy duże, cięższe, mocniej zbudowane niż ówczesny Tosa, wówczas Japończycy zaczęli krzyżować swoje Tosa z tymi obcymi psami. I właśnie w ten sposób, po kilkudziesięciu latach, powstał Tosa Inu, taki, jaki go znamy obecnie. Oczywiście w czasie II wojny światowej duża część populacji Tosa Inu po prostu nie przeżyła tego, ale później Udało się uratować te psy. W Polsce są niezbyt popularne, są to jednak psy, które rzadko możemy spotkać, a szkoda, ponieważ są, potrafią być bardzo fajnymi psami. Jeśli oczywiście trafią w odpowiednie ręce. Dziękuję za uwagę, zapraszam na moje inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, zapraszam na mój drugi kanał ciekawostki o zwierzętach, na pozostałe kanały też. Linki są w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.